Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Farmers Dynasty. Chciałbym w tym odcinku oczywiście kontynuować remont mojego domu. Być może dzisiaj nawet uda mi się go w końcu po tak długim czasie zakończyć, aczkolwiek to się jeszcze okaże. Od czego chciałbym zacząć? Chciałbym zacząć od zakupu nowych mebli, bo to jest coś, co zostało dodane niedawno w aktualizacji. Wcześniej nie można było tego zrobić, w żaden sposób zrobić nic z meblami, nie można było kupić nowych mebli, a to było trochę problematyczne, gdyż no zobaczcie, jak one tutaj wyglądają. Dom ładny, odnowiony, wyremontowany, a meble wyglądają po prostu tragicznie. Na szczęście można to teraz zrobić i ja będę chciał właśnie zająć się tym na samym początku, a później jeszcze kilka innych prac będę chciał wykonać, bo jeszcze co nieco mi zostało do roboty. Podjechałem sobie tutaj tym pick-upem, żeby po prostu nie jeździć co chwilę tutaj do sklepu budowlanego. Jeżeli chcemy kupić meble, to musimy udać się tutaj, do biura, bo jakieś materiały budowlane, no to jak dobrze pamiętacie, kupujemy po prostu tutaj. Mebli nie. Meble kupujemy o tutaj w biurze. Trzeba podejść, kliknąć Enter, no i tutaj nam wyskakuje możliwość zakupu mebli. Po prostu kupujemy za daną tutaj kwotę do danego pokoju, no i one są tak jakby zmieniane już właśnie w danym pomieszczeniu. Ja będę to robić po kolei, żeby pokazać, jakie nowe meble będą w każdym pomieszczeniu stawiane i jaka będzie różnica między starymi a nowymi. Zaczniemy od góry, czyli od kuchni. Więc będzie to takie przełączanie się co chwilę teraz. No ale mam tutaj postawiony pojazd, mam pod tamtym sklepem budowlanym postawiony pojazd, więc nie muszę jeździć na przykład, tylko się będę w ten sposób przełączać. No więc tu jest kuchnia. Tak wyglądają stare meble, zwłaszcza najgorzej wygląda tutaj, o, na przykład ta tutaj kuchenka, gdzie możemy przygotowywać posiłki, no to wygląda tragicznie. Więc tak wyglądają stare meble. Teraz kupimy sobie nowe. Za 1250 euro na całe szczęście mnie stać. No i dobra, zostały kupione i tak jakby automatycznie już tam przetransportowane do kuchni. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że po prostu jesteśmy w kuchni, klikamy na dany mebel i wtedy kupujemy nowy, tylko robimy to w ten sposób. No ale przynajmniej możemy coś takiego zrobić. O, zobaczcie, tak teraz wyglądają nowe meble. No po prostu różnica jest, jak widzicie, ogromna. Tutaj się wszystko błyszczy. No teraz jak fajnie wygląda tutaj kuchenka. No po prostu super sprawa. Lecimy dalej. Co by teraz odnowić? Tutaj jest jakiś pokój dziecięcy chyba. Tak, to jest chyba jakiś pokój dziecięcy, tylko nie wiem, czy numer 1 czy numer 2, bo tam było podane, że jest pokój dziecięcy tak jakby numer 1 i numer 2, tylko nie pamiętam, który jest który. Więc załóżmy, że to jest chyba numer 1. Zresztą na górze też jakiś chyba jest. Nie, czekajcie, który to jest który? Czy to nie są przypadkiem te tutaj, dwa? To jest numer 1, a to numer 2 bodajże. No zaraz zobaczymy, ja już tam nie pamiętam, jak to było, a wcześniej patrzyłem mniej więcej, jakie tutaj mamy pomieszczenia, jakie możemy, do których możemy kupić meble. O, jest właśnie pierwszy dziecięcy pokój oraz drugi. Ja nie wiem, który jest który, bo jeszcze jest salon. Salon to podejrzewam, że jest tam, gdzie jest telewizor. Sypialnia, no to wiadomo, gdzie jest moja sypialnia. I jeszcze łazienka. Łazienka też wiem, gdzie jest, więc odnowię dwa naraz. Podejrzewam, że to są te pokoje dwa, które wam pokazywałem. Zresztą zaraz się okaże. No teraz wsiadłem do ciągnika. Biegniemy szybko do domu. Oby to były te pokoje. Tak się przynajmniej domyślałem. O, tutaj w ogóle ta szafka chyba też jest właśnie nowa. To już chyba było w poprzednim odcinku, nie zwróciłem na to uwagi. O, tak. Tutaj są, jak widzicie, nowe meble, całkiem fajne. Dywan, tu był dywan? Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale meble widać, że są nowe, fajne, wszystko wygląda ok. Światło można zapalić, fajne są jakieś tutaj nowe lampy. Aha, dobra, więc to jest chyba pokój numer 1, a to numer 2, dziecięcy, lub na odwrót. Tak czy siak, to właśnie tutaj w tych pokojach nowe meble zostały kupione. O, patrzcie. To ja tu nie dokończyłem remontu?
O, tu jest właśnie ta łazienka. To w sumie zaraz sobie odnowimy łazienkę. Patrzcie, ja tutaj nie dokończyłem remontu, w sensie tej gładzi szpachlowej tutaj nie położyłem? Dziwna sprawa. Czy ja to nie zrobiłem, tego zapomniałem, czy to po prostu po remoncie lub po aktualizacji się usunęło? Dobra, to się to zrobi jeszcze raz. Teraz może łazienka. Wygląda właśnie tak. Jakaś stara wanna, stary zlew. Jakaś tutaj stara pralka. No to teraz kupujemy sobie meble do łazienki. Bardzo dobrze, że oni w ogóle te meble właśnie dodali. Możliwość zakupu nowych mebli, bo dom byśmy odnowili, a meble by dalej wyglądały tragicznie. Dobra, teraz łazienka, szybko, zobaczmy. Kurczę, nie chcę wsiadać do ciunika, tylko wolę do tego tutaj samochodu, bo jest bliżej. No i łazienka wygląda teraz tak, luksus po prostu, nowy zlew, w ogóle jest teraz po innej stronie. A toaleta w ogóle, w sensie tutaj, ta muszla klozetowa wcześniej była tu w ogóle? Czy nie zwróciłem na nią uwagi? No, wanna też nowa, ogólnie łazienka wygląda, jak widzicie teraz, bardzo ładnie. Jedziemy dalej, tym razem chyba będzie to... Zrobimy te dwa pokoje na górze, czyli tutaj jest bodajże właśnie salon, bo mamy tu telewizor taki, no jak widzicie, taki słabiutki telewizor, meble również oczywiście stare, no i mamy tutaj sypialnię. Naszą sypialnię, te drzwi może ja zamknę. Też meble stare, łóżka też takie trochę stare, więc trzeba to będzie... Trzeba tu będzie oczywiście zakupić nowe meble. Czyli sypialnia oraz salon. No i to tyle, jeżeli chodzi o meble, ale jeszcze trochę mi tutaj roboty w domu zostało, ale meble już po prostu mam ogarnięte. Lecimy zobaczyć, jak to się zmieniło. Najpierw może mój pokój. No są tutaj jakieś, widzę, nowe szafki, nowe meble, wygląda to ok. Obraz był, czy nie było? Może to też jest nowe, nie pamiętam. Łóżka chyba też są nowe, aczkolwiek pościel raczej stara. O, ale firanki się nie zmieniły, dalej są jakieś takie brzydkie, brudne, co to jest? No i salon jeszcze zobaczmy. O, salon, fajnie, nowe meble, oho, nowy telewizor, który jest nieporównywalnie lepszy od tego, który był tu wcześniej. No. O, obraz chyba też, nowy. Nie można nic tutaj na strychu zrobić. W żaden sposób tutaj nie możemy nic postawić, czy coś, tutaj jest jedynie właśnie ta skrzynia. Więc, to wszystko jeżeli chodzi o meble, no teraz to wyglądało niebo lepiej niż było, ale to jeszcze nie koniec mojej pracy, bo wyszła też ostatnia aktualizacja, która tutaj coś w piwnicy z tego co pamiętam zmieniała, że chyba możemy jakieś kafelki z tego co dobrze wyczytałem na przykład położyć w piwnicy, lub jakoś schody tutaj w piwnicy naprawić, zaraz zobaczymy. O, nie możemy jednak? Czekajcie, bo ja... Czy ja to może muszę najpierw naprawić? Nie, ale ja tak coś wyczytałem, że można było, chyba że nie ogarniam, chyba że najpierw trzeba... Nie, dobra, wiem co najpierw zrobię. Najpierw trzeba ogarnąć sytuację w tym tutaj pokoju, bo ja nie wiem co tu się stało. Albo nie, czekajcie, moment, jeszcze jedną rzecz zobaczę. Ej, jak to naprawić? Słyszałem, że... Czytałem właśnie, że tutaj coś można teraz z tą podłogą zrobić w piwnicy, ale nie wiem, od czego ja mam zacząć. Jak ja mam to tam... Może to najpierw właśnie trzeba coś innego położyć? No nie, ja tu nic nie mogę zrobić. WTF. Spróbuję z czymkolwiek tam polatać, zobaczyć, czy coś tu się naprawi, czy coś ten. No nie, na razie dupa. To dobra, to moment. To najpierw ogarnę jednak sytuację w tamtym pokoju, bo ja nie wiem, mi się, czy ja tam o nim kompletnie zapomniałem, czy to się po prostu po aktualizacji nagle usunęło? Ta gładź szpachlowa, którą tutaj kładłem? Nie wiem, dziwna sytuacja. A w łazience jest? Bo nie zwróciłem uwagi. W łazience jest, wszystko. No to o co tu chodzi? Czemu to się usunęło? Albo zapomniałem, no nie pamiętam, serio, naprawdę. Ale to zaraz się spokojnie, na szybko ogarnie.
No, w sumie może dzisiaj uda mi się w końcu ten remont zakończyć. No, trochę mi to zajęło, no ale trochę tutaj roboty jest. Pytanie, co ja będę chciał robić w najbliższych odcinkach z gry Farmers Dynasty? Jeszcze, słuchajcie, do końca nie wiem, gdyż, no nie wiem, nie zaplanowałem sobie. Na pewno nie będę chciał teraz naprawiać tych budynków, co są na gospodarstwie, bo wszystkie trzeba naprawić, ale na razie chcę odpocząć od wszelakiego remontowania i tak dalej, bo było z tym za dużo roboty. Dobra, kurde, jak ja mam tam... O, dobra, wiem, najpierw zrobię w ogóle... Odnowię te cegły, wszystkie w piwnicy. A później się będę martwić o jakieś tam... O jakąś podłogę, czy też schody. O, czekajcie, bo pokazuje mi, że robię się głodny, to trzeba coś zjeść. I w poprzednim odcinku zrobiłem tutaj taki błąd, czyli chciałem sprawdzić, czy tutaj można jakiś tynk położyć na ściany. No i można, i położyłem taki tutaj zewnętrzny. I teraz to tak trochę brzydko wygląda, bo tu cegły, tu jakiś tynk, więc nie wiem, czy nie otynkuję całej tej tu ściany, tylko tej. Żeby to jakoś wyglądało, a reszty już nie. Bo tak ceglane to ładnie to wygląda, taka ceglana właśnie piwnica. Ale trochę to właśnie zepsułem w poprzednim odcinku. No dobra, to chyba wszystko. To jeszcze sobie otynkuję tą ścianę, żeby jakoś to wyglądało. To chyba był ten tynk. No. A reszta niech będzie ceglana. I jakoś to, wydaje mi się, wygląda teraz na pewno wiele lepiej. Tylko co z tą podłogą? Bo czytałem właśnie w zmianach, no lista zmian, wiadomo, jak wychodzi nowy patch, to zawsze wychodzi lista zmian. Czytałem właśnie, że można teraz jakieś kafelki chyba położyć w piwnicy, czy coś. Ale ja nie mogę tego zrobić. Jak ja mam to zrobić? Może są jakieś nowe do kupienia w tym markecie? Zaraz sprawdzę. Czy jest tu coś nowego? A tutaj coś jest. Nie, a to są te same chyba kafelki, co tutaj. A no tak, dobra, to nie to. Pomyłka. No nie, nie ma nic nowego w sklepie. No to czemu ja tam nie mogę nic zrobić w tej piwnicy? Coś robię w złej kolejności, czy coś? Nie wiem, weźmy może jeszcze raz o to najpierw. Bo tutaj jak kładłem kafelki, no to po prostu wziąłem te kafelki i naprawiłem tak jakby z... Zastąpiłem stare nowymi. A tutaj jak to zrobić, to ja nie mam pojęcia. Co ja tu muszę zrobić najpierw, serio? No bo biorę kafelki. Ale nic tu nie mogę z nimi zrobić. Czemu? Jak to zrobić? Dobra, czekajcie, może zakończę na chwilę odcinek w tym momencie, ale zaraz wrócę, jak ogarnę, co tutaj trzeba zrobić, bo serio nie mam pojęcia. Niestety nic mi się nie udało zdziałać, nie mam żadnego pojęcia, jak tutaj te kafelki położyć czy coś. Różnych rzeczy próbowałem, nawet w internecie na chwilę czegoś poszukać. Nic, nie mam pojęcia, czy coś tu jest zbugowane, czy coś, tak czy siak mi to nie działa. Ale i tak uważam remont domu za zakończony, bo tylko może jakoś to ogarnę jeszcze poza odcinkiem, albo może zostanie coś w aktualizacji poprawione, to wtedy jeszcze tylko zrobię tutaj tą podłogę w piwnicy i tyle. A tak o, dom, remont domu zakończony. O, zaraz jeszcze wam pokażę jedną rzecz, którą dodała aktualizacja, ale najpierw popatrzę na mój nowy, odnowiony, wyremontowany, piękny dom. No naprawdę, w porównaniu do tego, jak on wyglądał na początku, to... No teraz jest to niebo lepiej. Jest to taka całkiem ciekawa aktywność w tej grze, co prawda jednorazowa, ale jest to całkiem spoko. Właśnie jak się później porówna, jak ten dom wyglądał na początku, a jak wygląda teraz. Co zostało dodane też w aktualizacji, to możliwość, żeby sobie usiąść na przykład na jakimś krześle, na jakimś łóżku. Zaraz to sobie stestuję, o ile tutaj jest taka możliwość, bo wyczytałem, że jest. Ale tu coś na razie tego zrobić nie mogę.
Dziwna sprawa, o co tu chodzi? Dobra, nie mogę usiąść tutaj na łóżku, a wyczytałem w zmianach w aktualizacji, że można to zrobić. Ale można też w innym miejscu usiąść, czyli tutaj przy tym ognisku. Ja sobie je rozpalę. Rozpalać ognisko to już można od jakiegoś czasu, aczkolwiek nie można było tutaj usiąść. O, teraz można. Usiąść sobie właśnie na ławeczce. No i po prostu siedzieć. Nie wiem. A nie, dobra, widać co się dzieje. Jak siedzimy sobie przy ogniu, to zobaczcie. Poziom tak jakby wypoczęcia nam wzrasta, bo albo możemy sobie podnieść, możemy odpocząć, oczywiście śpiąc, ale również po prostu siedzieć tutaj, no i teraz po prawej stronie ten paseczek się zapełnia. Może wtedy czas szybciej płynie, czy coś. Ale możemy sobie usiąść, czy to na tej ławeczce, czy to na tej, po prostu posiedzieć przed ogniskiem. Wyczytałem też, że możemy na jakichś krzesłach w domu, ale jak widzieliście, nie mogłem tego zrobić. Spróbuję podejść jeszcze raz w jakimś innym pomieszczeniu może. A nie, o tutaj jest jakaś ławeczka. O dobra, tutaj przed domem też można sobie, jak widzicie, posiedzieć. Chyba, że o to chodziło, że tylko tutaj na tych ławeczkach przed domem, czy o tutaj. Ale może w domu nie. Może źle po prostu zrozumiałem. Czy tylko tutaj na przykład, czy o, tutaj są też jakieś ławeczki. Można sobie usiąść. A w domu może nie, może po prostu źle zrozumiałem, ale spróbuję jeszcze gdzieś znaleźć jakieś krzesło czy coś. Tutaj jakaś pufa, to nie. O wiem, pójdę do salonu. No nie, tutaj się, wow. Ale się zbugowałem, moment, nie mogę wyjść. Co się stało? Jakoś się zbugowałem i nie mogłem wyjść ze stołu. Wszedłem w stół i utknąłem, dziwna sprawa. No ale nie można było usiąść. O, też jedna rzecz została dodana, czyli statystyki naszej farmy. To jest w sumie fajna opcja, co my tutaj mamy. Na przykład, jakie budynki na naszym gospodarstwie naprawiliśmy, na przykład szklarnia, tam obora, skórnik, stodoła i tak dalej. Tutaj ile mamy na przykład w szklarni sadzonek jakiejś cukinii, dyni czy też pomidorów, co tam jeszcze mamy. Statystyki zwierząt, ile mamy tam krów, czy wyprodukowało już trochę mleka, to samo tyczy się kur, liczba kur, ile już jajek zniosły. Tutaj statystyki, jeżeli chodzi o pola, posiadam dwa pola, co na danym polu jest i tak dalej. Tutaj ile mam o pszenicy na przykład w magazynie, czy też... A nie, nie tej pszenicy, którą jakiś czas temu wymuciłem, tylko chodzi o nasiona do sadzenia. A tutaj jest ile mam rzepaku w silosie. Ile mam pszenicy w silosie, no nic. Ile mam paliwa w... O właśnie, to nawet nie wiedziałem, że 37 litrów mam paliwa, czyli... Bo czekajcie, chyba tutaj można tankować pojazd i tutaj zostało mi 37 litrów, a jak to uzupełnić? Nie wiem, dobra, nieważne. Tak czy siak te statystyki to jest całkiem spoko rzecz. Wcześniej tego nie było. No dobra, myślę, że zakończę ten odcinek w tym momencie. Po tak długim czasie nareszcie udało mi się zakończyć remont mojego domu. Wygląda teraz o wiele lepiej. Czemu tu się rusztowanie rozłożyło? Nie mogę otworzyć drzwi, bo się rozłożyło rusztowanie. Moment. Trzeba zrobić interwencję. Jakim cudem ja tutaj postawiłem rusztowanie? No, jeżeli to zrobiłem, to przez przypadek. Zaraz to trzeba będzie naprawić. O ile będę mógł... Kurde, nie mogę wejść na ten. Na balkon. Spróbuję może jakoś w ten sposób. Ej, jak wejść teraz na balkon, jak mi tu się zepsuło? Dobra, wiem co zrobię. Czemu to rusztowanie mi się na balkonie postawiło? Czyżbym to zrobił jakoś przez pomyłkę, czy coś? Kurde, moment. Zawsze coś się musi zepsuć. Jakbym nie miał problemu już z tym, że nie mogę z jakiegoś powodu kafelek położyć. No nie! WTF. Jakiegoś pecha mam dzisiaj w tym Farmers Dynasty. Teraz skoczę tutaj, nie wyskoczę poza. Jest, dobra. No to usuwamy to rusztowanie, które się tu pojawiło z przyczyn jeszcze dla mnie niewyjaśnionych. I te tutaj rusztowania też mi nie są potrzebne, więc usuwamy. I o,
teraz oficjalnie remont domu zakończony. No tylko jeszcze ogarnę coś w tej piwnicy, o ile się dało, czy wyjdzie jakaś aktualizacja, cholera wie. Tak czy siak, fajny był ten remont, choć tak jak wspomniałem, czynność jednorazowa, ale jest tutaj jeszcze sporo budynków do naprawy i remontu na gospodarstwie, choć na razie mam dość remontów i nie zrobię tego teraz, ale w przyszłości być może już tak. Więc w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!